Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Dzisiaj wraz z Danielem z kanału Wszystko o USA przedstawimy Wam naprawdę odjechane europejskie parki rozrywki. Tak więc trzymajcie się mocno. Zaczynamy! W Stanach możemy się przenieść do scenerii niczym z Parku Jurajskiego, a w Parku Rozrywki Puy du Fou we Francji możemy cofnąć się w czasie do walk gladiatorów czy wyścigów rydwanów. To niesamowicie klimatyczny park, gdzie po wejściu zajmujemy miejsce w ogromnym koloseum. Koloseum zajmuje 23 hektary powierzchni, a do zaprezentowania przedstawienia potrzeba aż 1200 aktorów. Pierwszy raz to niesamowite show przedstawiono w 1978 roku, a co roku ten park odwiedza prawie 2 miliony turystów. Przechodzimy w zupełnie inne klimaty, bo do Legolandu w Niemczech. Do zbudowania tego parku zużyto 55 milionów klocków Lego. Park dzieli się na 9 różnych stref tematycznych, do których należą Lego Extreme, Miasteczko Lego, Miniland, Mała Azja, Kraina Piratów, Wyobraźnia, Królestwo Rycerzy, Królestwo Faraonów i Kraina Przygód. Możemy tam przejechać się kolejką górską i podziwiać przepiękne modele zbudowane z klocków Lego, jak na przykład stadion Bayern Monachium, czyli Allianz Arena. Zostajemy w Niemczech, tylko przenosimy się w stronę Berlina, konkretnie do Krausznik, gdzie znajdziemy Tropical Islands. Jest to półkula rozprzestrzeniająca się na 7 hektarów. Przez cały rok temperatura powietrza wynosi tam 26 stopni Celsjusza, a wody 32. Możemy tam zakwaterować się w domku, czy przespać w namiocie. Las tropikalny w strefie umiarkowanej? Jest to możliwe. Zmierzając ku północnemu zachodowi, dostaniemy się do Holandii. A tam spotkamy trzeci w Europie pod względem odwiedzających, a zarazem jeden z najstarszych parków rozrywki świata, bo powstał 3 lata przed Disneylandem w Kalifornii, czyli Efteling Park. Głównym motywem tego parku są baśnie, więc spotkamy tam przeróżne elfy, krasnoludy czy wróżki. Co roku przybywa tutaj niemal 5 milionów ludzi. W stolicy Danii spotkamy Park Tivoli. W samym sercu miasta, na terenie o powierzchni 82 717 m2, mieści się prawdziwe centrum rozrywki skierowanej zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Największą atrakcją Tivoli jest karuzela Himmelskibet o wysokości 80 metrów, oferująca panoramiczny widok na miasto na całą Kopenhagę. Inne atrakcje to drewniana kolejka górska Rusjabanen lub Bjergbanen, która jest jedną z najstarszych, wciąż działających, drewnianych kolejek na świecie. Tivoli Park to nie tylko karuzele i rollercoastery, ale także piękny ogród, w którym można spacerować i zaznać odpoczynku, a także w sezonie letnim wziąć udział w festiwalu jazzowym lub wysłuchać odbywających się tam koncertów. Pora na zajmujące drugie miejsce pod względem liczby odwiedzających w Europie, a mianowicie Europa Park w Niemczech. Co roku przybywa tutaj 5,5 miliona ludzi. Teren parku to 95 hektarów i jest on podzielony na 16 krain, w większości związanych z jakimś europejskim państwem, między innymi Hiszpanią, Włochami, Francją, państwami Skandynawii itd. Poza tym znajdziemy tam 13 rollercoasterów oraz hotel Colosseo, który myślę, że naprawdę robi wrażenie. Co roku te miejsca się zmieniają, jednak nieprzerwalnie od 2008 roku najchętniej odwiedzanym parkiem rozrywki jest Disneyland we Francji. Co roku przybywa tutaj ponad 10 milionów ludzi, by spotkać przeróżne postacie ze świata Disneya. Myślę, że więcej już mówić o tym parku po prostu nie trzeba. I tym sposobem dobiegamy do końca listy. Gorąco zapraszam Was na kanał mojego gościa, gdzie obejrzycie z moim udziałem najciekawsze, naszym zdaniem, parki rozrywki w USA. Link do niego znajdziecie również w opisie pod filmem. Pozdrawiam!